Zespół Zezwolenia chciał zrehabilitować się za porażkę w poprzedniej serii gier z Pabiksem w Pabianicach. Tym razem do Zwolenia przyjechał zespół, który był liderem tabeli grupy C pierwszej ligi regionalnej, czyli KS Warszawianka. Mecz był bardzo ciekawy, emocjonujący i pełen zwrotów akcji. Drużyny bardzo często zmieniały się na prowadzeniu. Pierwsza połowa zakończyła się nieznacznym prowadzeniem Orląt 15-14. Kwadrans przed końcem przyjezdni wypracowali sobie trzybramkową przewagę, ale gospodarze nie odpuścili, najpierw odrobili stratę, a potem wyszli na prowadzenie 24-22. Finalnie po 60 minutach był remis 25-25, a zwycięzcy wyłoniły rzuty karne. Te lepiej rzucali podopieczni Błażeja Smyrgały, zwyciężając 4-2 i inkasując 2 oczka do ligowej tabeli. Wychodząc na każdy mecz tutaj, szczególnie na własnej hali, musimy dać z siebie wszystko, cała drużyna. Pomimo gorszego dnia, pomimo słabej skuteczności, potrafimy dzięki kibicom wstać z kolan, uwierzyć w to, że możemy wygrać i zostawić punkty na hali w Zwoleniu. Orlęta zanotowały do tej pory 2 zwycięstwa i 1 porażkę. Cel na ten sezon jest taki sam jak w poprzednich rozgrywkach. Cel jest ten sam, wygranie ligi. Liga jest długa, wszystko się może zdarzyć. Tamten sezon to pokazał. My wierzymy do końca, nie zmieniamy swojej mentalności. Wierzymy w nasz zespół, wierzymy w swoich ludzi, wierzymy w trenera i pracujemy dalej. W następnej serii spotkań Enea Orlęta Zwoleń zagrają na wyjeździe z SMS-em ZPRP1 Płock. To spotkanie odbędzie się w sobotę 12 października o godzinie 14:30.